Moim Państwa gościem jest dzisiaj dr Tomasz Turba, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dużo zakupów robimy przez internet, zwłaszcza teraz przed nami gorący czas, bo szykujemy się już powoli do świąt. No i właśnie, jak nie dać się oszukać? Właśnie. Jak mamy jakąś okazję w roku, to to jest też okazja do pracy przestępczej, bo przestępcy wiedzą, że jest duży ruch wtedy w różnego rodzaju sklepach, na różnych portalach ogłoszeniowych, a dodatkowo w naszej głowie też jest jedno wielkie zamieszanie, tak? Bo nie dość, że trzeba przygotować coś na święta, no to trzeba też pamiętać o tych prezentach, prawda, i takie podobne sytuacje. No i w tym momencie przestępcy bardzo lubią ten fakt wykorzystywać i pojawiają się różnego rodzaju okazje. Okazja to może być na przykład sytuacja, gdzie nasza druga połówka od zawsze marzy o jakimś tam zegarku za 3000 zł. Drogi prezent, prawda, raczej no właśnie kupimy go w związku z jakimś wydarzeniem, aniżeli tak z siebie. No i w tym momencie przestępca wystawia na portalu ogłoszeniowym ogłoszenie, że taki zegarek, nówka, nietrafiony prezent sprzedaje za 1900 zł. No i w tym momencie w naszej głowie pojawia się taka bardzo nieracjonalna myśl, że 3000 a 1900 zł za nówkę napiszę do tego sprzedawcy, tak? No i pisze ofiara do tego sprzedawcy. Coś tam jakaś tworzy się historia tej konwersacji, że nietrafiony prezent, bo kolor, bo coś tam. Tam generalnie przestępca jeszcze coś doda, tak żeby to wyglądało realnie. Natomiast w jednym z ostatnich zdań wspomina coś takiego: czy jest pan, pani zainteresowana, bo rozmawiam już z kimś innym. I w tym momencie nam się w głowie włącza coś, co się nazywa FOMO, Fear of Missing Out, czyli uciekająca okazja i my ją chcemy złapać. I w tym momencie już w ogóle przestajemy racjonalnie myśleć, no bo 1100 zł w kieszeni. I w takiej sytuacji niestety piszemy prawie niezwłocznie przestępcy, że tak, jestem zdecydowany bądź zdecydowana. No i wtedy przestępca, no to dobrze, to w takim razie proszę skorzystać tu z mojego linka, to jest kurier, proszę wypełnić tam swoje dane, tam można od razu zapłacić i jeszcze dzisiaj ten zegarek będzie do pani, pana nadany. No i oczywiście miejsce tutaj oszustwa to jest ten złośliwy link, gdzie w domenie nie jest jakiś tam znany dostawca kurierski, tylko jest jakaś mała literówka przykładowo, tak? Czyli nie jest na przykład literka I, tylko jest duża literka L. I to w przeglądarce, jak patrzymy na tę czcionkę, która z reguły na tych monitorach jest troszeczkę mała, albo jeszcze jak robimy to na telefonie, bardzo często tego nie zauważamy, zwłaszcza, że działamy już pod wpływem emocji. Nieważne, czy negatywnych, pozytywnych, ale na tym jakby opiera się atak phishingowy, czyli manipulacja, przekazanie nam jakiegoś komunikatu, który spowoduje, że my jakoś na ten komunikat zareagujemy niezwłocznie. Z jednej strony to są ataki typu niezapłacona faktura, dopłać do paczki, bo za ciężka, tak, takie śmieszne historie. Natomiast z drugiej strony właśnie to są takie indywidualne okazje. No i jeżeli taki przelew trafi do przestępcy, te 1900 zł, to on już prawie że od razu czeka pod bankomatem, a dzisiaj konto w bankowości elektronicznej może założyć sobie każdy i bez w zasadzie karty, na którą się zwykle czekało długo, dziś do około tygodnia, aż nam przyjdzie, żebyśmy mogli korzystać z bankomatu. Dzisiaj te wypłaty są realizowane już bez karty tak naprawdę, więc jednego dnia może utworzyć konto na fałszywe dane i drugiego dnia już te pieniążki może sobie wypłacić. Oczywiście bankomat jest też pod kamerą, więc musi się jakoś zabezpieczyć. No to już są jakby sprawy tutaj typowo przestępcze, jak ukryć swoją tożsamość. I ten atak jest bardzo często popularny. Inną formą ataku, taką przedświąteczną, to są całe sklepy stworzone na nieco innych domenach niż te, które znamy, tak? I tam są super okazje, że w zasadzie każdy przedmiot, który tam nie weźmiemy do koszyka, to jest na przykład 70%, tak? Albo dostajemy na maila jakiś super kod rabatowy, gdzie też właśnie no niesamowita okazja, że to na pewno nam się przyda, tak? Ten przedmiot czy ubranie i tak samo. Zostawiamy nasze dane przestępcy, dane karty. On może z tej karty skorzystać, a z drugiej strony no ma od razu te pieniążki, które już płaciliśmy. Tak? To są najczęstsze przypadki takie przed świętami.
Czyli nie ma co oszczędzać generalnie. Nie, nie ma co oszczędzać. Trzeba dbać o naszych bliskich i nie dać złapać na takie fałszywe okazje, ale właśnie kiedy już no, uśpiła się nasza czujność, kliknęliśmy w dany link, zrobiliśmy przelew, czy te pieniądze są do odzyskania? Co powinniśmy zrobić, kiedy zorientowaliśmy się, że chyba zostaliśmy oszukani? To pytanie, kiedy się zorientowaliśmy? Jeżeli zaraz po wykonaniu przelewu, bo bardzo często to jest taka sytuacja, że o, i nagle nasze emocje stają się bardzo racjonalne, to w tym momencie niezwłocznie, jeżeli zadzwonimy do banku, to jest tak zwana procedura chargeback, czyli można jeszcze ten przelew w większości przypadków zatrzymać, poinformować oczywiście bank na infolinii, że zostaliśmy właśnie ofiarą przestępstwa, cyberprzestępstwa w postaci phishingu. To nie trzeba mówić takimi słowami, tylko że padliśmy ofiarą i przedstawić jakby sytuację, że pod takim i takim adresem to się zadziało. No i przede wszystkim bank tymczasowo zablokuje możliwość wykonywania operacji na naszym koncie, czy to wypłat, czy to przesunięć, czy przede wszystkim też autoryzacji kont, dodania ich do zaufanych albo zmiany limitów. Tak? Gorzej, jeżeli przestępca trafi na przedsiębiorcę, bo przedsiębiorca z reguły na swoim koncie bankowym nie ma limitów, więc teoretycznie jednym przelewem i pół miliona może wypłacić. Natomiast tak jak my mamy konta indywidualne, to z reguły mamy te limity. To jest tam przykładowo 10 przelewów w ciągu dnia na 1000 zł, prawda? No to maksymalnie teoretycznie wypłata 10 tysięcy złoty, może tak nas nie zaboli, chociaż no oczywiście wiadomo, każdy ma różną sytuację życiową. Natomiast niezwłocznie trzeba powiadomić bank, żeby zastrzec dostęp do swojego konta. No i w tym momencie warto też założyć taki profil na takiej stronie Biura Informacji Kredytowej. To jest profil, który kosztuje rocznie bodajże 39 zł, a gwarantuje nam, że jeżeli ktoś będzie chciał złożyć wniosek kredytowy na nasze dane, to w tym momencie my dostaniemy SMS-a, tak? To jest taka sama sytuacja, jeżeli robimy coś poprawnie, rzeczywiście chcemy jakąś sprzedaż ratalną uzyskać albo jakiś wniosek kredytowy złożyć, to nagle też dostajemy informację, o, że rzeczywiście ktoś nas sprawdza i to jest potwierdzenie. Co więcej, raz na pół roku możemy za darmo się w tym portalu sprawdzić, tylko musimy się tam zarejestrować. Nie jest to taki alarm, że minutę temu ktoś próbował złożyć wniosek kredytowy i od razu nam się pojawia informacja, tylko możemy sprawdzić, kto nas w ogóle na przestrzeni poprzednich miesięcy sprawdzał. Jest to bardzo wygodne i obecnie powszechnie stosowane rozwiązanie. Ofiarami oszustw możemy także paść, używając komunikatorów. Z jednej strony wysyłane są różnego rodzaju linki, kiedy ktoś włamie nam się na konto, kto się podszywa pod naszych znajomych, ale właśnie korzystamy z WhatsAppa, z Messengera, z Signala. Który z tych komunikatorów jest najbardziej bezpieczny i czy w ogóle funkcjonuje coś takiego jak najbardziej bezpieczny komunikator? Tak, można powiedzieć, że komunikator Signal na ten moment ma cechy takie najbardziej bezpieczne. To znaczy z jednej strony komunikacja tam jest zaszyfrowana, ale to ma jakby każdy komunikator, ale dane, które są gromadzone i które są potrzebne do rejestracji takiego konta, w przypadku komunikatora Signal jest ich zbieranych zdecydowanie najmniej. Więc można przyjąć, że faktycznie na ten moment ten komunikator wydaje się najbezpieczniejszy. Z tym, że to zawsze po latach się okazuje, że coś, co było promowane jako superbezpieczne, może się okazać z drugiej strony, że zupełnie takie nie jest. Tutaj ciekawa historia a propos nawigacji GPS, którą mamy dzisiaj wszyscy w naszych smartfonach. To była technologia wojskowa, tak? I po co ona została wdrożona w naszych smartfonach? Nie po to, żebyśmy fajnie mogli dotrzeć do celu i znaleźć jakiś punkt, tylko to może być piękne narzędzie do monitorowania całej aktywności, prawda? Nie wiemy, czy tak jest to wykorzystywane, chociaż chyba mamy pewne przecieki, że tak może być. To z drugiej strony jest właśnie mnóstwo takich technologii, które do tej pory były uważane superbezpieczne, tak? Ten cały darknet,
czyli miejsce takie mroczne w sieci, takie szyfrowane, super też było określane jako anonimowe. No okazuje się, że samo CIA tam ma też swój profil, prawda, no i też może podejrzewam śledzić różnego rodzaju aktywności po to, żeby mieć to po prostu pod kontrolą. Więc tak samo może być w przypadku tych wszystkich komunikatorów, po prostu na ten moment nie jest jeszcze znana metoda, albo nikt nie odnalazł tej takiej protezy, która powoduje, że te dane gdzieś mogą rzeczywiście trafić. I komunikator Signal też działanie tego komunikatora wygląda w taki sposób, że nie było do tej pory ataku na ten komunikator, że wysłanie na przykład złośliwego linka spowoduje, że ktoś otrzyma historię naszej konwersacji z kimś albo coś się zadzieje ze smartfonem, tak? Tak jak w przypadku systemu Pegasus, tam wystarczył jeden SMS, prawda? I na ten moment wykorzystanie pewnego rodzaju podatności, która jeszcze nie jest tak dobrze rynkowo znana, faktycznie powodowało, że ten smartfon był przejęty. W przypadku komunikatora WhatsApp, który jest niesamowicie popularny, bo jest po prostu wygodny pod względem wysyłania zdjęć, notatek głosowych, filmów, też nie jest źle. Tylko musimy pamiętać, że wydawcą na ten moment WhatsAppa jest największy portal społecznościowy na świecie, który jest obsługiwany przez Stany Zjednoczone, najprościej mówiąc, a nie przez Marka Zuckerberga, więc w tym momencie no, też nie wiadomo, gdzie te dane do końca trafiają. Przed nami leży Twoja nowa książka, jesteś jednym z kilkunastu autorów, Wprowadzenie do bezpieczeństwa IT. Ty w swoim artykule piszesz o białym wywiadzie. To też ciekawe zjawisko, bo z jednej strony mówimy tutaj o włamaniach na konto i przejęciach danych, a z drugiej strony mówimy o czymś, co nie jest nielegalne. Tak, tak. Biały wywiad to jest coś niesamowitego. Przecież pierwszy raz to pojęcie pojawiło się już w latach 50. Właśnie w agencjach bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. No i to jest faktycznie korzystanie z otwartych źródeł. Czyli wszystko to, co my tak naprawdę dzisiaj udostępniamy w internecie, ktoś może to wykorzystać przeciwko nam. I muszę powiedzieć to wprost, wszystkie ataki hakerskie zaczynają się od tak zwanego rekonesansu. To tak jakbyśmy byli na wojnie. Najpierw są jakieś służby wywiadowcze, badają różnego rodzaju podatności przeciwnika i je później wykorzystują. I to wykorzystują w najbardziej brutalny i szybki sposób po to, żeby wygrać po prostu. Bo jeżeli my nie wygramy, to oni wygrają, tak? Albo atak będzie spalony. I dokładnie tak samo wyglądają ataki komputerowe. W pierwszej fazie jest ten rekonesans, nazwany właśnie też białym wywiadem. On może być rekonesansem na osobie, czyli ktoś udostępnił na portalu społecznościowym, że właśnie jest na wakacjach i ten profil jest otwarty i wiadomo jeszcze na przykład, gdzie ta osoba mieszka, bo gdzieś te dane są udostępnione albo prowadzi działalność, więc z innego rejestru teoretycznie mamy dane firmy, tak? Dane teleadresowe. No to co robi przestępca, widząc, że ktoś jest na wakacjach, w tym momencie może okraść nam dom, prawda? No i z jednej strony rekonesans, z drugiej strony gotowy atak. W przypadku ataków komputerowych jest totalnie tak samo. Ktoś się chwali na przykład, że zostaje zatrudniony w nowej firmie i pokazuje swój identyfikator. Na tym identyfikatorze jest na przykład jakiś specjalny numer, prawda? Albo pokazuje miejsce swojej pracy, gdzie na monitorze jest karteczka z hasłem, tak? No to wszystko doprowadza do tego, że przestępcy w sposób bardzo wyjątkowy i szczegółowy analizują udostępnione zdjęcia, udostępnione metadane, kiedy te dane zostały udostępnione, jakich mamy znajomych, jakich mamy współpracowników, właśnie gdzie pracujemy, co udostępnia nasza rodzina, bo my możemy być super świadomi na przykład cyberzagrożeń, a członkowie naszej rodziny nie, bo albo są już osobami starszymi, albo są naszymi dziećmi i udostępniają po prostu za dużo. I te profile są pootwierane. No i oprócz tego, że służby mogą to wykorzystać, jeżeli jesteśmy jakimś VIP-em, jakimś politykiem i tak dalej, a z drugiej strony mogą to wykorzystać po prostu zwykli przestępcy, tak? No, najlepszy przykład ze wczoraj, gdzie pewien polityk został nagrany podczas pierwszych obrad Sejmu, jak loguje się do swojego smartfona PIN-em, no i w tym momencie nagle afera na całą Polskę, że wszyscy znają PIN tego polityka, więc to jest właśnie to.
I co ciekawe, właśnie filmy to jest też najgorsze źródło dla przestępców, bo my na filmie nie jesteśmy czasami coś w stanie wychwycić, natomiast przestępca wychwyci wszystko. Zatem trzeba być w pełni świadomym tego, że z jednej strony powinniśmy dbać o swoje bezpieczeństwo i dokładać wszelkie starania, żeby nie dopuścić do różnego rodzaju oszustw i włamań, a z drugiej strony no, zwracać uwagę na to po prostu, co publikujemy. Tak jest. Albo co ktoś publikuje na nasz temat, co udostępniamy. Oczywiście i między innymi właśnie o tym piszemy w naszej książce. Ta książka to też jest niezwykły projekt, bo tak naprawdę takiej pozycji na ten moment na rynku nie ma. Z tego względu, że cyberbezpieczeństwo jest bardzo taką specjalistyczną dziedziną informatyki. Trzeba jakby przejść wszystkie szczeble w informatyce, żeby tak naprawdę dobrze się osadzić w tej specjalizacji, a znowu na rynku brakuje tych kompetencji. I brakuje też takich pozycji wprowadzających potencjalnych kandydatów na takie stanowiska do takiej pracy, więc postanowiliśmy faktycznie z Michałem Sajdakiem, że takie coś stworzymy. I co ciekawe, to jest tom pierwszy z trzech. Także tu już mamy 1000 stron. Co prawda na specjalnym papierze ze Skandynawii i ta książka jest lżejsza i chudsza niż faktycznie powinna być. Natomiast jest to tak szeroka dziedzina, że faktycznie no, będziemy mieli taką stertę i to jest tylko wprowadzenie. A kiedy dwa kolejne tomy? Przyszły tom, drugi tom na pewno w przyszłym roku. Podejrzewam, że na kolejnej konferencji Mega Secure Hacking Party, która odbędzie się 30 września w Krakowie, i podejrzewam, że na kolejny rok ponownie tom trzeci, a być może ciekawe, co nam jeszcze przyniesie przyszłość. Może będą także kolejne. Czekamy zatem na kolejne publikacje. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu, a moim i Państwa gościem był dr Tomasz Turba, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa. Dziękuję.